Określić liczbę wartości kąta teta w przedziale od minus pi 2 do pi 2, to jest otwarty przedział, czyli bez końców, takich, że teta jest różne od n razy pi dzielone przez 5 dla n równego 0 plus minus 1 plus minus 2, spełniających równania tangens teta równa się kotangens 5 teta oraz sinus 2 teta równa się cosinus 4 teta. No, wygląda na skomplikowane zadanie, ale w rzeczywistości nie jest aż takie trudne. Zastanówmy się może najpierw, dlaczego jest potrzebny ten warunek, że teta ma być różne od n pi przez 5. Dlaczego wyrzucamy takie wartości teta z tego przedziału? No i tutaj odpowiedź jest dosyć oczywista. Chodzi o to, żeby funkcja kotangens była określona. No, tangens teta jest określony na całym przedziale od minus pi drugich do pi drugich, bez końców, bo dopiero na końcach jest nieokreślony. Natomiast kotangens... Jak wiemy, jest nieokreślony na przykład w zerze, a również w całkowitych wielokrotnościach pi, czyli pi 2 pi, minus pi, minus 2pi, i tak dalej. A tutaj mamy kotangę z pięciu θ więc na przykład wiemy, że teta nie może być równe 0. Dlatego wyrzucamy tutaj teta równe 0, dla n równego 0 dostajemy teta równe 0. Musimy to usunąć z dziedziny, w której rozważamy nasz kąt. No i teraz widzimy, że również nie może być wielokrotnością pi/5. No jak wstawimy za teta pi/5, to, to po pomnożeniu przez 5 dostajemy jakąś wielokrotność pi. Czyli wtedy kotangens jest nieokreślony dlatego te punkty zostały tutaj wyrzucone z dziedziny. Czyli już wiemy o co chodzi z tymi punktami. No i teraz możemy zająć się rozwiązaniem zadania. Ja zacznę teraz od przypomnienia kilku konkretnie pewnie trzech tożsamości trygonometrycznych, z których będę korzystał do rozwiązania tego zadania. Jak ktoś zna te tożsamości, to może przeskoczyć od razu kawałek dalej, jakieś 3-4 minuty dalej. No dobrze, tutaj mam trójkąt prostokątny. Powiedzmy, że przeciwprostokątna on się nazywa C, przyprostokątna jedna ma długość A, druga ma długość B. No i teraz tutaj mamy kąt teta. To jaki kąt mamy tutaj? Skoro tutaj jest kąt prosty, suma kątów w trójkącie ma być pi. Tutaj mamy pi drugich, więc te pozostałe dwa kąty muszą się sumować do pi 2 czyli tutaj musi być kąt pi drugich odjąć teta. No dobrze, no a teraz spróbujmy się zastanowić, czemu jest równy na przykład cosinus kąta teta. Kosinus kąta teta to jest stosunek przy prostokątnej przyległej do kąta do przeciwprostokątnej, czyli to będzie w tym wypadku B przez C. No ale co jeszcze ten stosunek B przez C opisuje? No, to będzie sinus tego drugiego kąta. No bo sinus tego drugiego kąta to jest stosunek przy prostokątnej leżącej naprzeciwko tego kąta przeciwległej, czyli B. Do przeciwprostokątnej, czyli C. Czyli to jest również sinus tego drugiego kąta, który ma miarę pi drugi odjąć teta. I to jest pierwsza tożsamość z której będę dzisiaj korzystał w rozwiązaniu tego zadania. Jeszcze raz ją w takim razie tutaj napiszę. I podkreślę, że cosinus theta to jest sinus pi drugich minus theta. No ale podobnie możemy napisać, na przykład, co to jest sinus kąta theta. No sinus kąta theta to jest stosunek przy prostokątnej przeciwległej do przeciwprostokątnej, czyli a przez c. No ale to jest jednocześnie cosinus tego drugiego kąta. Bo to jest dla tego drugiego kąta to jest przyprostokątna przyległa do przeciwprostokątnej a przez c, czyli to jest kosinus tego drugiego kąta. Czyli mamy drugą tożsamość, że sinus theta to jest to samo, co kosinus od pi drugich odjąć theta. To jest druga tożsamość, która nam się tutaj przyda. W pewnym momencie skorzystam jeszcze z trzeciej tożsamości, która będzie dotyczyła sinusa. No i w tym celu rysuję sobie tutaj okrąg jednostkowy. No, i teraz przypomnijmy sobie, co to jest sinus. Jeżeli mamy ramię kąta końcowe, i ono przecina okrąg jednostkowy w jakimś punkcie, to sinus to jest współrzędna y. Tutaj mamy y, tutaj mamy x. Sinus to jest współrzędna y. No ale zauważmy, że jeżeli to jest nasz kąt, powiedzmy, nie wiem, teta, jak już używam tej litery, no to jest jeszcze drugi kąt. Pomijając to, że jak obejdę okrąg dookoła, czyli dodam do, do kąta theta 2pi, no to znowu dostanę ten sam kąt, to pomijając ten fakt, to jest jeszcze drugi kąt, yy, dla którego sinus również jest równy tej samej liczbie. No i to jest oczywiście taki kąt. A jaka jest miara tego kąta? Że powinienem go innym kolorem tutaj zaznaczyć. Jaka jest miara tego kąta? No miara tego kąta. No tutaj mamy znowu kąt teta z tej strony, czyli miara tego kąta zaznaczonego na czerwono to jest pi odjąć teta. Czyli możemy sobie napisać jeszcze jedną tożsamość, mianowicie, że sinus kąta teta jest równy sinusowi kąta pi odjąć teta. No i to jest kolejna ważna tożsamość, która nam się tutaj przyda. No dobrze, teraz możemy zacząć już rozwiązywać zadanie. No i weźmiemy najpierw na warsztat to równanie, które tutaj mamy. Że tangens teta to ma być kotangens 5 teta. No to co to jest kotangens 5 teta. No tutaj mamy porównanie wartości tangensa i kotangensa. Gdybyśmy mieli porównanie wartości tej samej funkcji trygonometrycznej, to byłoby nam łatwiej. No, umiemy zamienić... Sinus na cosinus, cosinus na sinus, więc pewnie też uda nam się zamienić kotangens na tangens. No to zróbmy to. Skorzystamy z definicji, że kotangens to jest stosunek cosinusa 5θ do sinusa 5θ. Teraz mogę skorzystać z tych tożsamości, które tutaj mamy i zamiast cosinusa 5θ napiszemy sinus od pi drugich Odjąć 5 teta. Skorzystałem tutaj. Z której tożsamości? Z tej skorzystałem. Z tej pierwszej na zielono. Tylko zamiast teta mam 5 teta. W każdym razie tutaj jest ten sam argument, co tutaj. No i teraz skorzystam z tej drugiej tożsamości, czyli z tej, żeby napisać, że mianownik jest równy kosinusowi od pi drugich odjąć 5 teta. Na stosunek sinusa do kosinusa od tego samego argumentu to jest po prostu tangens tego argumentu, czyli to będzie tangens od pi drugich odjąć 5 teta. Dobrze. No to teraz napiszmy nasze równanie tangens teta. I zamiast kotangensa tangensa 5 teta napiszę to, co tutaj wyprowadziłem, czyli tangens od pi drugich. Odjąć 5 teta. No i teraz zastanówmy się, co możemy wywnioskować na temat argumentów funkcji tangens, jeżeli wiemy, że wartości funkcji tangens muszą być takie same. No wiemy, że funkcja tangens jest funkcją okresową. Że tangens od jakiegoś kąta teta to jest to samo, co tangens od kąta teta plus pi. Wiemy, że okres tangensa wynosi pi. No i teraz... W czasie jednego okresu wiemy, że dla jednego okresu funkcja tangens jest różnowartościowa, bo jej wykres wygląda mniej więcej tak, że tutaj pomiędzy asymptotami ta funkcja jest różnowartościowa. Czyli gdybyśmy mieli wartości tylko w jednym okresie tangensa, no to po prostu równość wartości byłaby tożsama z równością argumentów i napisalibyśmy, że teta musi być równe pi drugich odjąć 5 teta. Ale ponieważ tutaj jest jeszcze ta okresowość, to tutaj musimy to uwzględnić i dodać dowolną wielokrotność okresu, czyli k razy pi, gdzie k jest dowolną liczbą całkowitą. I dopiero taka równość jest bezpośrednią konsekwencją tej równości, którą mamy tutaj u góry. No dobrze, no to teraz to wystarczy rozwiązać, żeby to rozwiązać. Czyli tutaj k należy do całkowitych. No i teraz żeby to rozwiązać, no to musimy do obu stron dodać 5θ. Czyli będziemy mieli tutaj po lewej stronie 6θ. Bo teta dodać 5θ to będzie 6. A tutaj zostanie nam pi drugich dodać k razy pi. Teraz mogę podzielić obie strony przez 6. I wtedy dostanę, że pi równa się... pi drugich podzielone przez 6 to będzie pi 12. Dodać k razy pi podzielone przez 6. Teraz wyciągnę sobie jeszcze pi 12 przed nawias. Wolno mi więc to zrobię. I tu będę miał wtedy 1, a tutaj co zostanie? Jak wyciągnę pi przed nawias, to już nie będę miał pi. No jak wyciągnę 12 w mianowniku, a tu mam tylko 6, czyli muszę rozszerzyć ten ułamek przez 2, czyli zostanie mi po prostu 2 razy k. Rzeczywiście 2 razy k pomnożone przez pi 12 to jest k razy pi przez 6. No i to jest Rozwiązanie tego pierwszego równania dotyczące tangensa i kotangensa. No a teraz zajmiemy się tym drugim równaniem. To drugie równanie mówi nam, że sinus 2 teta ma być równy kosinusowi 4θ. No to napiszmy sobie tutaj to równanie. Sinus 2 teta ma być równy. Kosinusowi 4 teta. No i teraz skorzystamy z tożsamości, którą tutaj wcześniej wyprowadziłem, żeby zamienić kosinus na sinus, czyli znowu skorzystam z tej tożsamości. I napiszę, że sinus 2 teta to ma być równe sinusowi od pi drugich odjąć 4 teta. No i znowu mam porównanie wartości funkcji sinus dla dwóch różnych argumentów. Poprzednio porównywałem wartości funkcji tangens, teraz porównuję wartości funkcji sinus. Wiemy, że okres funkcji sinus jest równy 2pi. Że sinus od teta to jest to samo co sinus od teta plus 2pi. No ale dodatkowo tutaj jest jeszcze jedna bardzo istotna własność. Mianowicie wykres funkcji sinus dla jednego okresu wygląda tak. I w czasie jednego okresu funkcja sinus nie jest różnowartościowa. Na przykład tutaj przyjmuje tę samą wartość w tym punkcie, co w tym punkcie. Inaczej niż tangens, który w czasie jednego okresu był funkcją różnowartościową. No i ten fakt, że tutaj mo może być ta sama wartość przyjmowana nawet dwukrotnie w czasie jednego okresu jest odzwierciedlony przez tę tożsamość, którą wyprowadziłem tutaj wcześniej. Ona tutaj była na czerwono. Że sinus theta to jest to samo co sinus pi minus theta. Czyli, że wartości sinusa mogą się powtarzać, nawet w czasie jednego okresu. Że sinus theta jest równy sinusowi pi odjąć theta. No i to jest ta dodatkowa tożsamość, którą musimy tutaj uwzględnić. A więc tej równości, którą tutaj mieliśmy, nie wyniknie jedna równość dla argumentów, ale wyniknie alternatywa dwóch równości. Czyli po pierwsze jest tak, że 2θ musi, mu, musi być równe pi drugich odjąć 4θ, czyli te argumenty muszą być sobie równe. No i uwzględniamy jeszcze okresowość, czyli plus dowolna całkowita wielokrotność okresu, czyli k razy 2pi. No i to jest związane z tym, że sinus jest okresowy. Ale mamy tutaj jeszcze drugą możliwość. Powiedziałem, że będzie alternatywa, czyli mamy lub, Jest ta druga możliwość, że zamiast 2 pi po lewej stronie, będziemy mieli pi odjąć 2 pi po lewej stronie. I to będzie równe pi drugich, odjąć 4 teta. No i tutaj jak zwykle musimy uwzględnić okresowość, czyli dodać k razy wielokrotność 2 pi. No, i przypominam, że k to jest dowolna liczba całkowita. Czyli tutaj musieliśmy wziąć pod uwagę te dwie możliwości, że albo argument po prostu funkcji sinus jest równy argumentowi tej drugiej funkcji po prawej stronie plus wielokrotność okresu, albo pi minus ten argument jest równy temu argumentowi po prawej stronie plus wielokrotność okresu. No i teraz wystarczy tylko rozwiązać te dwa równania. No to tutaj, żeby rozwiązać to po lewej stronie, no to musimy do obu stron dodać 4 teta, czyli będziemy mieli 6 teta równa się pi drugich dodać k razy 2 pi. No dobrze, teraz możemy obie strony podzielić przez 6 i będziemy mieli takie równanie, że teta równa się pi 12 dodać k razy 2 pi podzielone przez 6, to będzie k razy pi przez 3. No i znowu mogę tutaj Pi 12 wyciągnąć przed nawiast. Jak wyciągnę, no to będę miał 1. No a tutaj muszę rozszerzyć ten ułamek przez 4, żeby mieć 12 w mianowniku. Pi wyciągam przed nawias, czyli zostanie mi 4K. No dobrze, no a teraz to drugie równanie po prawej stronie. Jak rozwiązać, no tutaj do obu stron znowu mogę dodać 4 Teta. I wtedy mam minus 2 teta plus 4 teta to będzie 2 teta równa się, no i od obu stron odejmę pi, odejmę pi od obu stron, czyli będę miał pi drugich odjąć pi, to jest minus pi drugich, 4 teta już nie ma, dodać K razy 2 pi, czyli to jest równoważne równanie temu poprzedniemu. Teraz podzielę obie strony przez 2, No i dostanę, że teta będzie równe minus pi czwartych, dodać. K razy pi, bo podzieliłem przez 2, no i teraz mogę znowu wyciągnąć pi czwartych, czy minus pi czwartych przed nawias. No i w nawiasie zostanie mi 1 odjąć. No tu muszę przez 4 pomnożyć, czyli odjąć 4k. No czyli mam takie rozwiązanie lub, lub takie rozwiązanie. No dobrze, to, to co teraz zrobimy, to może wypiszemy jakie są wszystkie te możliwe rozwiązania, wiedząc, że mamy się ograniczyć do przedziału od minus pi 2 do pi 2. No to zróbmy to. No to będziemy mieli tak: możemy wstawić k równe 0. Dla k równego 0 dostaniemy pi 12 po prostu. Jak wstawimy k równe 1, no to będziemy mieli 1 plus 4, czyli 5, czyli będziemy mieli 5 π. Pi 12, jak wstawimy 2, no to będziemy mieli 8 plus 1, 9, 9pi 12, to już jest więcej niż pi 2, czyli wychodzimy poza nas przedział. No to spróbujmy jeszcze wstawić ujemne. Jak wstawimy minus 1, no to będziemy mieli 1 odjąć 4, czyli minus 3, razy pi 12, to będzie minus pi 4. Jak wstawimy minus 2, no to mamy 1, Dodać minus 8, czyli będzie minus 7. Minus 7 pi 12 to jest mniej, mniej niż minus pi 2, czyli znowu wychodzimy już poza przedział, więc to już są wszystkie możliwe wartości. No a z tego drugiego, no dobrze, wstawmy 0. No jak wstawimy 0, no to będziemy mieli minus pi 4. No ale to już mieliśmy raz, więc nie musimy tego liczyć drugi raz. A przypominam, że interesuje nas liczba rozwiązań. Wstawmy teraz 1, jak wstawimy 1, no to będziemy mieli 1 odjąć 4, czyli minus 3 razy minus pi 4 to będzie plus 3 czwarte a plus 3 czwarte pi to jest więcej niż pi 2 czyli to już odpada, wychodzi poza przedział jak wstawimy minus 1, no to będziemy mieli 1 dodać 5, jak wstawimy minus 1, no to będziemy mieli 1 dodać 4 czyli 5 no i minus 5 czwartych pi no to znowu jest mniej niż minus pi drugich więc znowu wypadamy poza, poza ten przedział czyli ta druga ewentualność nie daje nam żadnych dodatkowych rozwiązań. Czyli mamy te, te trzy rozwiązania, a teraz jeszcze musimy sprawdzić, czy one rzeczywiście spełniają to równanie, które tutaj mieliśmy wcześniej na żółto. To równanie, które wynikało z tego warunku na, na tangens i kotangens. To żółte równanie było związane z tym, a to, które rozwiązaliśmy później na sinus i kosinus, było związane z tym. A one mają być spełnione jednocześnie. Więc musimy sprawdzić, które z tych trzech, które znaleźliśmy jako rozwiązania tego równania, spełniają również to pierwsze równanie. To się nam nie mieści jednocześnie na ekranie, więc przepiszę, że tam rozwiązaniem było θ równe π12 razy 1 plus 2 razy k. No i zauważmy, że każde rozwiązanie, które jest w tej postaci, to również spełnia to równanie. No i rzeczywiście Pi 12 jest w tej postaci, bo to jest dla k równego 0. 5 Pi 12 też jest w tej postaci, bo to jest dla k równego 2, bo 1 plus 2 razy 2 to będzie 5. No a żeby dostać minus pi 4 to trzeba tutaj wstawić k równe minus 1. I wtedy mamy 1 odjąć 2, będzie minus 1. Czyli rzeczywiście wszystkie te trzy rozwiązania spełniają również to pierwsze równanie, które rozwiązaliśmy. Czyli liczba tych rozwiązań będzie równa 3. To są te trzy rozwiązania, o które nas pytają w zadaniu. Wypada jeszcze sprawdzić, czy one nie są wielokrotnościami pi piątych, no ale jak widać, nie są wielokrotnościami pi piątych, czyli nie zostały wykluczone przez ten warunek tutaj na czerwono, od który teraz zakreślam. Więc ostateczna odpowiedź na pytanie postawione w zadaniu brzmi, że liczba tych rozwiązań, liczba tych wartości jest równa 3.